No i cześć kochani, witam serdecznie gorąco, w poniedziałek, szalowania część druga, pogoda dopisuje, także jedziemy dalej. Odznaczam przepust, teraz ta ława pomiędzy garażem a częścią mieszkalną. Rozciągam sznurki na wymiar 3,74, tak, zgodnie z projektem. Bijemy paliki, jedziemy dalej.
Ok, ława spinająca między garażem gotowa. I teraz te wycinki posuwam. Łatwiej jest zaszalować po całości. Później po prostu tylko wykroić. Podkładam klocek, żeby nie stępić łańcucha. Przypadkiem jakbym zaczepił ziemię. Dobra, i ty rustu tak samo gotowa wcinka Indelukne w projekcie na ławę kominową, na stopę. No tu będzie w tym miejscu kotłownia przedzielona od garażu ścianką i tu przy samej ścianie będzie komin, także stopa kominowa będzie złączona z tą ławą. Dobra, i teraz jedziemy z wcinką na ławę kominową.
I ta sama sytuacja. Wycinam dechę, uważając na łańcuch. Teraz została ta ścianka spinająca i tak samo tutaj stopa. No i dobra, szalunki ogarnięte, także spokojnie, jednoosobowo można w 2 dni to ogarnąć. Ewentualnie 3 pofajranty maksymalnie. No i co, zostało przekopać teraz na wymiar, na głębokość ławy. I pamiętajcie, żeby już kopać na koniec łopatą. Z tego względu, żeby nie zruszyć tego gruntu, żeby zostało na stabilnym gruncie, a zwłaszcza jeżeli kopiemy ostrym szpadlem, także całe podłoże zruszymy. No i lejemy chudziaka, kopiemy deczko głębiej niż chudziak, obrzucamy zbrojenie, tak jak już to zbrojenie jest gotowe, to było w poprzednich odcinkach, wiążemy wszędzie w narożnikach, no i co, lejemy beton. Dobra, na dzisiaj byłoby tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia już przy laniu. Hej!